takie właśnie konferencje, żeby znaleźć w końcu tego złotego, świętego grala, czyli taki przepis, uniwersalny przepis na budowanie marki, tylko się utwierdzam w przekonaniu, że oczywiście coś takiego nie istnieje. Napisałem niedawno taki tekst na swoim blogu Niezmienne prawa gotowania makaronu, gdzie pokazuję, że w zasadzie wszystkie te reguły, wszystkie zasady zarządzania marką to są albo toposy, albo aksjomaty, albo takie tautologie, czyli takie masło maślane de facto. Otóż no wiele badań w tej chwili na świecie pokazuje, że marketing przymiotnikowy, który jest nadal najpowszechniejszy, a który polega na tym, że opisujemy nasz produkt przy pomocy listy przymiotników, które nikt nie wierzy, no ale cała taka machina się kręci, ponieważ droga firma marketingowa zaproponowała takie slogany, zostały wydrukowane, są na iluś billboardach, na autostradach, no i oczywiście zarządy muszą też twierdzić, czy wierzą w ten marketing, a czy on jest skuteczny, czy nie. No jest podobnie skuteczny jak konkurenta, który się podobną techniką posługuje, no ale po tej drugiej stronie są właśnie te marketingi emocjonalne i przykładem takiego marketingu był Volkswagen w Stanach Zjednoczonych w latach 60., który budował na pewnej kontestacji dużego, błyszczącego i w gruncie rzeczy mało ciekawego samochodu amerykańskiego. I ludzie, którzy jeździli Volkswagenami, oni się po prostu, jak się dowiedzieli, że jeżdżą tym samym samochodem, to już byli ze sobą zaprzyjaźnieni. To jest ten marketing emocjonalny.